Vlogmas, dzień czwarty. Czas start. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w czwartym już dniu Vlogmas. Standardowo, jak co rano, przyszłam otworzyć kalendarz adwentowy i dzisiaj zaczniemy troszeczkę inaczej, ponieważ zaczniemy od kalendarza od Karoli. Więc otwieramy i sprawdzamy, co jest w środku. Chcesz sprawdzić ze mną? Dobra. Co tam jest? Uwaga, uwaga. O, jaka słodka! Zobaczcie, dostałam taką piękną kosmetyczkę. Fajne jest to, że ona jest tutaj przezroczysta i będę widziała, co w niej mam. Więc coś takiego. I standardowo czekoladka, którą za chwilę Wam pokażę. I cytat na dziś to: wykorzystaj to, co już posiadasz, by mieć to, o czym marzysz. Teraz czas na kalendarz z Kindera, więc otwieramy. Tutaj mamy czwóreczkę. Co to? Czekoladka. I mamy dzisiaj Kinder czekoladkę. I tutaj mamy czwóreczkę z kalendarza Wiktorii. Więc hop. Nie no, znowu to zrobiłam. I znowu obcięłam to, co nie trzeba. Ja nie wiem, jak ja to robię, ale teraz mam chyba odpowiedni numerek, więc obcinamy. Sprawdzamy, Wikusia, co jest w środku, tak? Coś mi się wydaje, że tam będą spodenki. Wow. Wow. Co to jest? Nowa bluzeczka, tak? I dzisiaj w kalendarzu u Wiktorii była piękna bluzeczka w kwiatuszki. U nas będzie taki dzisiaj bardziej leniwy, domowy dzień. Wiktoria już przyniosła troszeczkę klocków. Tak, dzień. Powiedz dzień. Dzień. Tak. I będziemy się bawić i budować. Od rana porządki ktoś tu robi, prawda? Co to za porządki? Ja. Ty robisz porządki? Przed chwilą wpadłam na pewien pomysł, a mianowicie postanowiłam, że pojadę na małe zakupy i kupię prezent na Mikołaja dla Daniela. My to raczej w sumie nie robimy sobie jakichś wielkich prezentów mikołajkowych, a raczej coś skromnego. I tak myślę, że to będzie idealny dzień, żeby właśnie coś fajnego mu zakupić. Tylko muszę jeszcze ogarnąć mieszkanko, zebrać Wiktorię. Jeszcze nie wiem, czy Wiktoria pojedzie ze mną, czy może zostanie u mojej mamy. No zobaczymy. Idę teraz do rodziców, wypiję jakąś herbatkę, zostawię Wiki i jadę po ten prezent. Chyba go Wam pokażę i mam nadzieję, że Daniel nie zobaczy tego vloga. Oczywiście powiem mu, że ma zakaz oglądania. Ja teraz stoję na przejeździe kolejowym i tak patrzę, że chyba już otworzyli, więc będę ruszała i tradycyjnie jedziecie ze mną. Powiem Wam, że jest tak zimno. Wiktoria, zmykajmy szybko do domku. Szybciutko, chodź. No, szybciutko idziemy do babci, bo zimno na dworze, prawda? Do kogo ty idziesz? Do babi. Do babi i do kogo jeszcze idziesz? Adama, do dziadzia. Powiedz, dziadziuś. Pięknie. Chodź, idziemy. Jesteśmy już u moich rodziców i w tamtym roku z tego miejsca zaczynałam vlogmas. Widzicie, jak się przez ten rok zmieniło? Wiktoria czyta książeczkę. Kupiona, teraz idę do Pepco i będę miała cały prezent gotowy. Wróciłam do domu i mam prezent dla Daniela, który za chwileczkę Wam pokażę. Jeszcze zobaczcie, jaką w Pepco fajną siateczkę właśnie taką prezentową dorwałam. Zobaczcie, z tej strony odwrócony obrazek i takie gwiazdeczki. Bardzo ładnie wygląda i pokażę Wam, co takiego wybrałam. I pierwszą rzeczą, którą wzięłam w Rossmanie, jest taki zestaw z Adidasa. Tu chyba jest żel pod prysznic, jakiś antyperspirant, coś takiego. Taki zestaw kosztował 19,99. Kolejnym sklepem, który odwiedziłam, było Pepco i tutaj kupiłam dla Daniela taką świeczkę. Zobaczcie w ogóle, jak ona fajnie wygląda. Tutaj ma takie gwiazdeczki. No, nawet delikatnie pachnie. Kosztowała ona 9,99. I tak na osłodę. Czekajcie, o, jest.
moje włosy dzisiaj ze mną nie współpracują. Na osłodę wzięłam kinderki, takie duże świąteczne opakowanie. I to jest właśnie cały prezent, jaki postanowiłam podarować, a raczej jaki Mikołaj postanowił podarować dla Daniela. I wzięłam jeszcze w Kauflandzie przy kasie pierniczki. Myślę, że na weekend sobie upieczamy z Wiktorią. Ja wiem, że można zrobić samemu, ale to bardziej chodzi o tą radochę pieczenia, wycinania tych pierniczków właśnie. Myślę, że Wiktoria się będzie bardzo cieszyła. Na pewno to nagramy i zobaczycie, jak nam idą wybiegi. Mogą się trafić różne foremki, więc sprawdźmy, co nam się trafiło. A, bo to jest chyba to, co jest tutaj na obrazku, czyli nam się trafił ciastek. Będziemy wycinać. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Moi drodzy, jutro idę do kina na ten nowy film świąteczny. Idę z Olą, więc coś na pewno dla Was ponagrywamy. A teraz sobie obejrzę zwiastun, żeby wejść w klimat. Jesteśmy w mojej kuchni i mam tutaj, słuchajcie, soczewicę. To jest soczewica czerwona i od kilku dni chodzą za mną takie kotleciki z soczewicy, więc stwierdziłam, że to jest idealny dzień, żeby je zrobić na obiadek. I do kotlecików dodam dwie pieczarki, które mi zostały. Jeśli ktoś mnie zna, to wie, że ja nie za bardzo lubię pieczarki, ale zetrę je na takich małych oczkach, bo po prostu no, chcę je zużyć. Nie lubię, jak coś wyrzucamy. Mam tutaj kawałek marchewki, cebulkę, jeszcze resztkę szczypiorku, czosnek. Dodam pewnie jeszcze może pietruszkę i koperek. O, i takie będą kotlety. I czas na przyprawy. Daniel ma dzisiaj męskie wyjście, przed chwilą wyszedł, ale jeszcze obiecał, że kupi mi loda, bo po prostu mam straszną ochotę na McFlurry, a weszło McFlurry Bounty. I tutaj wszystko sobie tak ustawiłam, na statywie właśnie aparat, żeby zrobić miniaturkę do tego vlogmasu. I zobaczcie, kto do mnie przyszedł, świnka moja. Cześć świnko, cześć świnko. Zobaczcie, jak ona jest wielka. Mua. Idziemy robić z Wiktorią zdjęcie? Nie, naklejki. A, naklejki, okej. Okay. Widzicie, najpierw naklejki, później zdjęcie. Zdjęcie zrobione. I zobaczcie, co tutaj się w drugim planie zrobiło. Tak, jeśli ktoś ma dzieci, to wie, o czym mówię. Takie noszenie się z zabawkami z salonu do pokoju dziecięcego to jest norma i codzienność. No i powiedzcie mi, czy mój mąż nie jest najcudowniejszym mężem na świecie? No oczywiście, że jest. Kto będzie jadł tego loda? Ja. I? Mama. Tak. Kochani, Wiktoria przed chwilą mi zasnęła. Ja powiem Wam szczerze, że nic nie nagrywałam od kiedy Daniel wyszedł z domu tak naprawdę, ponieważ stwierdziłam, że to jest nasz czas, trochę się pobawiłyśmy, powygłupiałyśmy, porysowałyśmy i tak nam zleciało chyba z 3 godzinki. No wiecie, trzeba mieć równowagę, trochę nagrywania, trochę czasu z rodziną, trochę jakichś tam dodatkowych przyjemności. No i właśnie to chciałam Wam powiedzieć. Wiktoria już sobie śpi, ja stwierdziłam, że zmontuję tego vloga i również do niej dołączę, bo przez ten vlogmas po prostu absolutnie w ogóle się nie wysypiam. I myślę, że to będzie dobry dzień właśnie na wyspanie się. Także siadam do komputera i montuję dla Was tego vlogmasa. Dziękuję za oglądanie standardowo i widzimy się już jutro. Pa, pa!